Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo. Ja jestem Konradowicz, a dzisiaj kontynuujemy nasze logistyczne dylematy w symulatorze D-Rail Rally. Jedziemy na tor D6, aby odebrać kolejne wagony naszego składu, który składa się aż ze 4 zleceń. Nie wiem, czy wyrobimy się w premii czasowej, w każdym razie będziemy się starać. Prawo i na lewo. Ok. Dobrze, tylko pytanie, czy my tu przejedziemy na prawo i na lewo. Stoi nasze wagony, a my tu... O, dobra, idea. Pięknie. Dobra, ciągnij. Czasu nie ma. Premii czasowej trzeba się zmieścić. 65 godzin po bocznicy. Odważnie, odważnie. Aha, mój, bo tam koziołek już. Nie chciałbym zrobić czegoś, czego potem będziemy żałować. Resztę czasu. Czyli wypaść tą lokomotywą. Okej. Nie w tym kierunku, w tym. Ale walnął. Dobrze. TFF 1-1. E3 oto nie? D6. A TFF 111. Zgadzaś. Czy ci się otwiera ten... Ej, panie, uważaj trochę. Po prostu. To jest, widzicie, plecaczek. O! Udało się. Dobra. Tego nie pomylił, nie? Dobra. D6, o i E3. W takiej kolejności po prostu mamy to przypięte do składu, nie? Jak mi się to nie myliło. Dobrze. Nocowka.
prostu to przechodzenie na tył składu to jest coś super. Lecimy. Ale ładna ciężaróweczka z przyczepką. Tylko nadzieję, że się zmieszczę tutaj, do tą wrotniczką. Jednak trochę tych wagonów tutaj jest. Te dwie lokomotywy to sobie z tym nie będą miały problemu, na szczęście. To uciągnąć. No myślę, że się zmieści. Na styk, ale się zmieści. Ten wąż, co tam sobie zwisa. O nie, no spokojnie się zmieściło. Z zapasem i to jeszcze dużo. Dobra. Kawałek składu jest. Nie za długi, ale jest. Już mogę tam tymi lokomotywami podjechać, nie? Przesadziłem z hamowaniem, nie? Prosto. Uwielbiam to grę, że trzeba się tutaj teraz cofnąć. Mam dać tej mocy i teraz się modlić, żeby to ino starczyło. Żeby nie uderzyć. Panie kawałeczek został. Otocz się, proszę. Nawet się stykłeś. No. Super, ideal, ideal. Czym sprzęt jest to najważniejsze? I być dobra. Lecimy tutaj i bierzemy ostatni ładunek ze 6, o, 50 minut około. Chcieliśmy 30 na dojazd, nie wyrobimy się. Wszystko ma 102, nie? No, niestety. Dobra, to na 3, o. Lecimy. Na stacji według tego. Jest na wprost. Ok. No tak. Wszystko pięknie, ładnie, nie? Ale może to by się akurat podpinął, nie? Tam nie jest akurat potrzebne. Przejdziemy na wprost, chyba ja. Ok. Jeszcze raz, to było E3. 5, E4 czy E3, dobra. Mamy to już wypatrzone. Trzeci tor na lewo. Thank you.
Earthquake. Dobra, daj ten styczny. Może ci jedną siłę mocy. Próbujemy 5. Cztery, trzy. Na mnie to tutaj. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze będzie, że tu będzie hamulec, nie? Zaciągnięty. Nie musiał zaraz się tam tarabanić. W stronę tego składu. Okej. No super. E133 zgadza się. Okej. No cóż, cofka. Lecimy. Skończymy to kawałek, przetransportuję tą lokomotywę w inne miejsce, chociaż daję ci zjazd. Potem mnie zdziwił. Dobra. Lecimy. Kopce. Już, rozej. Pięknie. Idealnie. Idealnie. Dobra, mamy to. Jeszcze tylko sprawdźmy, aby na pewno jest dobrze sprzęt. Na pewno. Tu kraniki są dobre. By ja jej nie był. Tą lokomotywą sobie weźmiemy na końcu. Chociaż na końcu to ona jest zbędna. Wyjechała w odpowiednim miejscu pomiędzy tym a tamtym wagonem, to w sumie by mogło być inaczej. W sumie tego to nie przemyślałem, by tam wtedy nie trzeba było szukać, nie? Thank you.
Dobrze, zjedźmy, co by nie być na kursie kolizyjnym. I jeśli skład mamy już sformowany, to lecimy po naszą prawidłową lokomotywę. Zespół lokomotyw. Tak zwał i podpinamy się do składu. Ręczny dociągnął. A to w tej pewnie. To była ta lokomotywa. Torek pracuje, fajnie miał. Mieścimy się tutaj, mam nadzieję. Teraz mieścimy się. Spokojnie. Dobrze, możemy iść tutaj na drogi lokomotywy. Już w międzyczasie też trzeba będzie uruchomić. A łatwiej jest kontrolować takie rzeczy jednak z tej pozycji. Podłączamy to i będziemy gnać przed siebie zaraz. Okej. Pozujemy, to mi bardzo pomogło. I mam nadzieję, że wszystkie wagony za mną będą się przemieszczać. Okej. Jesteśmy w zamku. Znaczy, że ja sobie tylko tutaj wejdę. Wejdę, załączę sobie światełka. Okej. Amulet wyluzuj. Cieraczki włącz. No nie, to w sumie niby nie pada. Dobrze, drodzy Państwo, ale myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.